Godzinne przejście po Parku Saletyńskim w Ostrowcu Świętokrzyskim, a w efekcie kilkanaście worków pełnych śmieci. Członkowie Stowarzyszenia Samorządność i Przedsiębiorczość z nieocenioną pomocą podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 5 czerwca, czyli Światowy Dzień Środowiska i Dzień Ochrony Środowiska, postanowili uczcić, jak na to święto przystało, razem zadbali o nasze otoczenie. Chcemy włączyć jak największą grupę ludzi, społeczeństwa do tego, żeby dbali o to środowisko. Nie jest wstyd, czy to dla mnie, czy tak jak tutaj widać są i przedsiębiorcy, są ludzie różnych zawodów. Nikomu nie jest wstyd, że sprząta. Sprząta plastik, sprząta butelki po kimś, kto je tutaj zostawił. Także chcemy pokazać, że wspólnie powinniśmy dbać o to. I dać przykład, dobry przykład, dobry wzorzec. O środowisko w Ostrowcu Świętokrzyskim dba wielu przedsiębiorców, którzy, jak podkreślają, również mają z kogo brać wzorce. Osobą, która za jeden z życiowych celów obrała sobie ratowanie Matki Ziemi, jest właściciel Celsy Huty Ostrowiec. Założył firmę mającą w swoim założeniu utylizację wielkiego oceanu śmieci, który jest na Oceanie Spokojnym, tak? Czyli można powiedzieć kontynentu kolejnego. Rzeczywiście z kosmosu nawet widać, że to jest bardzo, bardzo duża powierzchnia, pełno śmieci tych pływa. I właśnie ten nasz właściciel podjął taką decyzję, że będzie z tym walczył. Chwała mu za to, oby tak dalej. Wspólne sprzątanie parku przedsiębiorców z młodzieżą, oprócz podstawowego zadania, czyli wyrzucenia śmieci tam, gdzie ich miejsce, przyniosło też wiele dodatkowych korzyści. Cel edukacyjny, być może odrobina zmiana atmosfery, wyjścia poza mury swojego ośrodka, swojej szkoły. No i przede wszystkim oni uczą się od nas, my od nich. Jest troszkę takie spotkanie pokoleń, można by powiedzieć. Jak pewnie Państwo zauważyli, poruszają się tędy też mieszkańcy Ostrowca. Na twarzach ich widziałem zdziwienie, ale takie pozytywne zdziwienie. To znaczy chyba nasza akcja jakby spowodowała uśmiech na twarzy generalnie, że coś się zaczęło dziać i fajnie, i tak ma być. Młodzież, choć pracowicie, to tak spędzone popołudnie bardzo sobie ceni. Ta akcja jest bardzo fajna i właśnie się niektórym ludziom będzie dobrze żyło. Na przykład takie małe dzieci będą mogły sobie wyjść na dwór, z lisami pobiegać. Ludzie na mnie spatrzyli zdziwieniem, że taki człowiek jak ja zbiera śmieci. Chciałbym, żeby ludzie nie wyrzucali śmieci do lasów, tylko do koszy. W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii każdego roku podejmowanych jest wiele inicjatyw, których celem jest wzbudzenie wśród młodych ludzi odpowiedzialności za środowisko. Bierzemy udział w sprzątaniu ziemi. Nasi wychowankowie mają również lekcje, na których mają tłumaczone przede wszystkim, że śmieci bardzo długo rozkładają się naszej ziemi, że zanieczyszczają ją. I również podczas różnych spacerów czy wyjść też zwracamy na to uwagę, żeby oni sami właśnie nie zanieczyszczali. Każda taka inicjatywa to ważny krok ku ratowaniu naturalnego środowiska. Zanim wyrzucimy odpady, gdzie popadnie, zastanówmy się, czy warto. Żywot śmieci jest na tyle długi, że konsekwencje zaśmiecenia przez nas dziś ziemi będą odczuwalne także dla kolejnych pokoleń.